Cześć, witajcie. Takie filmy również będą pojawiały się na kanale, czyli takie bez obróbki, no bo jeżeli miałbym go obrobić, to pewno czas na to miałbym dopiero około 21 wieczorem, więc myślę, że film by się pojawił wtedy bardzo późno. A kwestia, którą chcę tutaj poruszyć, jest chyba dość istotna, bo rano pojawiła mi się aktualizacja do Samsunga Galaxy S4, to jest wersja ze Snapdragonem. No i z nowości, którą tutaj widzimy, to jest to, że możemy zaplanować chyba sobie tą aktualizację, że będą one automatycznie instalowane wtedy, kiedy po prostu będziemy pod zasięgiem Wi-Fi. No dobra, ale mamy aktualizację 75 mega niecałe, no i w szczegółach aktualizacji jest lepsza stabilność. No i może dla osób, które nigdy się nie aktualizowały telefonu z Androidem, bo na przykład Samsung Galaxy S4 jest to dla nich pierwsze urządzenie, to może po prostu pokażę, jak to wygląda. Mamy aktualizację, klikamy instaluj. Urządzenie zostanie uruchomione ponownie, więc tak jak widzicie, ono się teraz zrebootuje szybko. No i tak, jeśli chodzi o takie filmy, które po prostu będą mi się pojawiały czasami na kanale, no to jest to związane z tym, że nie mam czasu tego obrobić, a chciałbym, żeby one się szybciej pojawiły na kanale. No i mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko. Dzięki temu film będzie też szybciej. Ja go i tak będę wrzucał przez po prostu transmisję 3G, więc o, mamy tu jakąś informację. Mieliśmy w tym. No i teraz tak. Znany robocik z tym jakimś tam urządzeniem, czy jakąś figurą w brzuszku. No i instaluję aktualizację. Ona będzie chyba dość szybko się instalować z tego względu, że po prostu jest bardzo mała. No ale zobaczymy, czy rzeczywiście poprawi stabilność. Miejmy nadzieję, że rozwiąże niektóre błędy. Zaraz zobaczymy, czy rozwiąże błędy z ustawieniami menu i tymi po prostu smużeniami, które tam miały miejsce. To troszkę zajmie. Niestety nie mogę przyciąć tego filmu, bo nie mam później go obrobić, a nie chciałbym tracić na jakości, bo owszem, jest taki film, edytor wideo, który macie dostępny na Samsung, generalnie na urządzeniach Galaxy, on jest Samsung Apps, tylko że możliwość połączenia tam sekwencji wideo oraz dodania różnych zdjęć, muzyki i tak dalej, powoduje to, że później trzeba przerenderować ten film. A jedyna dostępna opcja to jest tam 1280x720. A mnie jednak zależy na jakości. Nie chciałbym tutaj, żeby po prostu ta jakość tego filmu była gorsza. A rozumiem, że z tego co widziałem, bo robiłem test tej aplikacji, możecie gdzieś to na kanale znaleźć, to z tego co widziałem, to po prostu strasznie obcinał jakość, mimo że nawet rozdzielczość była niższa. No to jeżeli film tam, nie wiem, dwuminutowy, zamiast oryginalnych tam 200 MB, które zajmuje, to czy tam 150, nagle robi się z niego 40, to no to on dużo traci na jakości, no i to po prostu niestety widać. A chciałbym jednak zachować tutaj tą wysoką rozdzielczość i jakość, którą dużo osób tutaj podkreśla, że te filmy są zdecydowanie lepsze niż te OSG S3, kiedy kręciłem je aparatem Nikonem D90. No miejmy nadzieję, że już za chwilę skończymy tą aktualizację. Fajne w ogóle jest to, że szybko po zakupie urządzenia, miałem to samo z Galaxy Note 2, po zakupie urządzenia szybko dostajemy aktualizację i to jest no bardzo, bardzo miłe. Wiadomo, że to jest nadal będzie system 4.2.2. W każdym razie no dużo krajów już dostało jakieś aktualizacje, które rzeczywiście poprawiały jakąś wydajność w tym smartfonie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym przypadku. No miejmy nadzieję, że również tutaj u nas to się przełoży na wydajność. Tutaj chyba tego nie wygłoszczę. A, 92% już mamy, więc jeszcze trochę i zaraz. O, i urządzenie znowu nam się włączy ponownie. Ja spróbuję za chwilę wyostrzyć obraz, jeżeli tylko nam się coś pojawi, bo tak to wcześniej to jest ciężko. W każdym razie, mam nadzieję, że u Was też już dotarła ta aktualizacja, bo pamiętajcie, że jeżeli jeszcze jej nie dostaliście,
to one po prostu w różnym terminie mogą nadchodzić. To wszystko jest zależne od tego, jak są dostarczone te aktualizacje. One nie wchodzą wszystkie jakby jedną serią, tylko są dostarczone partiami w zależności od modelu, od numeru seryjnego chyba urządzenia. O rzecz, o której też jeszcze może nie wszyscy słyszeli, optymalizacja aplikacji. Po każdej aktualizacji wszystkie aplikacje są jakby optymalizowane do nowego systemu, czy do tej nowej wersji. I to zawsze też troszkę trwa, tym bardziej, jeżeli mamy dużo tych aplikacji poinstalowanych. Miejmy na uwadze to, że warto, a właściwie należy mieć telefon naładowany podczas aktualizacji, i to nie mniej niż te 30-40%. Przy takich małych to podejrzewam, że nic się nie stanie, ale jakby ta aktualizacja miała powiedzmy 400 czy tam 500 mega albo i więcej, bo czasami są i gigowe takie, bo tyle zajmuje obecnie system, to no zdarza się, mnie się zdarzyło na Samsungu Galaxy S2, że podczas takiej aktualizacji telefon się wyłączył. No i były duże problemy, żeby go odratować, ale się udało. No po prostu chciałbym Wam zaoszczędzić jakby problemów na przyszłość. No i zobaczmy, czy może już wreszcie tutaj się... O, czekajcie, mam pin tutaj. No i tak, i czy coś tutaj się pojawiło, może z nowych rzeczy. Na początku tutaj trochę laguje, ale to jest związane z tym, że po prostu sobie na nowo wczytuję te wszystkie rzeczy. Zobaczmy, czy pojawiła się może jakaś nowa aplikacja. Ale z tego co widzę, to nic się nie zmieniło w tej kwestii. Zobaczmy sobie na ustawienia urządzenia. Wersja oprogramowania teraz. Więc teraz mamy UAME2. Soft jest z 21, z 2 maja, więc no, w sumie jest bardzo świeży. No i tak, co jeszcze możemy zobaczyć? Czy rzeczywiście poprawiono tutaj to smużenie? Troszkę lepiej to wygląda, szczerze powiedziawszy. Ja tak naprawdę mam jeszcze zwiększoną jasność ekranu, ale chyba trochę lepiej to wygląda. Przynajmniej nie widzę, żeby aż tak mocno smużył. Ale widać, że jednak ten pasek jeszcze się rusza, więc no, nie jest to do końca poprawione. W każdym razie dajcie znać, jak to u Was wygląda. Czy rzeczywiście widzicie jakieś różnice i system lepiej chodzi? No, na razie nie można mu nic zarzucić. Oczywiście jest typowy lag zawsze po wejściu w widżety. On nawet tutaj sobie jakoś w miarę dobrze poradził. Więc no myślę, że chyba wszystko jest ok. Zobaczymy, jak będzie to się sprawiać. Ja jakieś dodatkowe informacje wrzucę jeszcze najwyżej w komentarzu. Tymczasem dziękuję, trzymajcie się i pozdrawiam. Hej!